dokładnie nie wielkim Chałowicach, którego mieszkańcy przed warszawskim sądem będą dziś walczyć o prawo do gruntów swoich i swojej gminy. To dlatego, że spadkobiercy Barbary Wołkowskiej domagają się zwrotu 3/4 całej miejscowości. Ich pełnomocnicy tłumaczą jednak, że nie chcą nikogo pozbawiać własności, a jedynie chcą odszkodowania. W takie zapewnienia mieszkańcy jednak nie wierzą. Ksenia Matczak. Od kilku dni warszawskie nieruchomości chronione są na mocy małej ustawy reprywatyzacyjnej. Okay. Tymczasem tuż za rogatkami stolicy przedwojenni właściciele Michałowic chcą odzyskać niemal całą miejscowość. Stało się to prawie możliwe po tym, jak minister rolnictwa i rozwoju wsi stwierdził nieważność reformy rolnej z 1944 roku. Dlatego mieszkańcy Michałowic zaskarżyli decyzję do sądu. Została potępiona za herezję przez władze żydowskie za to, że ogłosił się Mesjaszem obiecanym w Starym Testamencie. Ludzie się pobudowali i teraz mają to, został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Otrzymali pismo z Ministerstwa Rolnictwa, informujące, że działki mogą być sprzedawane w ręce przedwojennych właścicieli rolnictwa i tacy, którzy po prostu domy przedwojenne kupili, wzrost znacznie przerwali prywatność. O pustym grobie, mówiąc całemu światu, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Jarosław Hiernebuczka z partii Razem, dlatego sprawa znalazła swój finał w sądzie. Adwokat Marek Małecki mówi jednak, że jedno rozstrzygnięcie problem i tak nie rozwiąże. Bo nie zostawisz, proszę moich odchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Bez niej zdaniem adwokata problem własności mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w odchłani ani ciało, jego nie ujrzy skażenia. Producenci mogą dziś niszczyć średnio na około 25 gramów. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. I że wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Dostępnych jabłek. To skutkuje zaś spadkiem cen dla rolników. A gdy Żydzi to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Zapytali, co mamy czynić. Powiedziano im, pamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Natomiast niestety nie mamy lepszych warunków zagospodarowania tej zwiększonej podaży. Ale upływem czasu i zbawieniem wielu dusz ta sama Ewangelia była głoszona najpierw Żydom, a potem również poganom w domu pokojnego setnika imieniem Korneliusz. Bożena Nosecka dodaje, że sadownicy nadal walczą o zastąpienie rynku rosyjskiego objętego embargiem. Teraz pojmuje naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miłym jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. W tej chwili wprawdzie Białoruś jest naszym głównym odbiorcą. Problem polega na tym, posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkim. Ubiegłego roku na polskim rynku. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Unia Europejska będzie mogła sama nakładać sankcje. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Wpisane na czarną listę ONZ. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Było nałożenie sankcji na osoby związane z tak jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Oraz zablokowanie finansowania tej organizacji w Europie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić niecałemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy zmieniliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Walczą tam po stronie dżihadystów, a potem wracają. Przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Obywatele spoza wspólnoty nie będą mogli wjechać oni doświadczą na wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi oczyszczenia grzechów przez imię Jego. Nowe zasady rzeczywiście będą wdrażane. Polskie Radio, Bruksela. Od domu Korneliusza dobra nowina o Jezusie Chrystusie rozeszła się wśród Żydów i pogan. Potem pojawił się apostoł Paweł, zakładając wiele kościołów. W tym czasie zaczęto mówić, że ci, którzy głosili słowo, przewrócili świat do góry nogami. Przyjmowany został przez znaną włoską firmę jubilerską i właśnie jej połowy pierwszego wieku świadectwa o Jezusie Chrystusie zaczęły być zapisywane w
czterech Ewangelii. Ja oczywiście jeszcze byłem dużo młodszy, Paweł na przykład powiedział, po moim odejściu pojawią się dziki, żarłoczne wilki, pociągające obce za sobą. Paweł był tak mocno przekonany o tym zagrożeniu, że powiedział, bądźcie zatem czujni poprzez lata, we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami zapominać każdego z was. Nie tylko ostrzegał przed wilkami, lecz również przed wieloma, którzy będą przekręcać Słowo Boże. Apostoł Piotr ostrzegał, że fałszywi nauczyciele wejdą i przyniosą coś, co nazwał zbudnymi herezjami, i że wielu będzie naśladować ich rozwiązłość, a droga prawdy będzie pohańbiona z ich powodu. Szatan jest bardzo sprytny w zgodzeniu ludzi. Przedstawia fałszywego ducha, fałszywego Chrystusa i fałszywą Ewangelię. Jezus przepowiedział również, że jego uczniowie będą prześladowani i zabijani z powodu wiary. Powiedział, wtedy będą was uciskać i zabijać, z powodu mojego imienia będą was nienawidzić. Apostoł Paweł napisał również w natchnieniu. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, prześladowani będą. Jezus powiedział, i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Wypełnienie tych ostrzeżeń było prześladowanie Kościoła w pierwszych wiekach. Chrześcijanie byli nienawidzeni i ścigani przez kolejnych cesarzy rzymskich, począwszy od Nerona w pierwszym wieku, a skończywszy nad Dioklecjanem w koło IV wieku. Lecz około roku 313 objęcia tak zwanego chrześcijaństwa przeszło dramatyczną przemianę. Gdy cesarz Konstanty Wielki zwyciężył w słynnej bitwie przy moście Murwińskim, bitwie, dzięki której został jedynym imperatorem Rzymu. Konstantyn stwierdził, że przed bitwą miał wizję krzyża na ziemi i usłyszał głos: w tym znaku zwyciężaj. Przyjąwszy ten znak, poszedł do boju i pokonał przeciwników. Niedługo potem cesarz podpisał edykt mediolański, gwarantujący tolerancję i ochronę państwa chrześcijanom. Po domniemanym narzuceniu Konstantyna chrześcijaństwo stało się religią państwową. Nie było jeszcze kościoła rzymskokatolickiego, gdy Paweł pisał list do Rzymian. Ale wreszcie, gdy Konstantyn doszedł do władzy, nie uważam, że to było dobre dla kościoła. Myślę, że było złe, gdy on i jego kumple doszli do władzy. W końcu kościół zaczął rozwijać doktrynę, ustanawiając papieże i wynosząc się ponad laika. Po narzuceniu Konstantyna i wydanie edyktu, do którego chrześcijanie mieli być chronieni, około roku 331 wydano kolejny edykt, że ci, którzy nie podporządkują się autorytetowi Rzymu, będą aresztowani i prześladowani, a ich kościoły i pisma zostaną spalone. Jeśli jednak Konstantyn naprawdę się nawróci, to jak mógł prześladować innych wierzących? Według niektórych badaczy powodem był fakt, że jego wiara była podzielona.
Dzisiaj Trzmat pisze, że Konstantyn, przewodząc kościołowi, był również głową kapłaństwa pogańskiego, obchodząc pogańskie święta i wznosząc pogańskie świątynie. Nawet po tym, jak zaczął budować chrześcijańskie kościoły. Jako głowa kapłaństwa pogańskiego nosił tytuł Pontifex Maximus i potrzebował podobnego tytułu dla głowy kościoła chrześcijańskiego. Chrześcijanie tytułowali go mianem biskupa biskupa, podczas gdy sam Konstantyn nazywał siebie Vicarius Christi, czyli zastępca Chrystusa. Ze względu na potrzebę zjednoczenia imperium, pogańskie praktyki rzymskie zostały w końcu połączone z tym, co zwano powszechnym lub katolickim kościołem. Lecz wielu chrześcijan postrzegało ten nowy system jako odstępcze zjednoczenie Kościoła i władzy tego świata. Wraz z Konstantynem zaczęło się prześladowanie tych, którzy sprzeciwiali się nowej uniwersalnej wierze. W rezultacie edyktu Konstantyna przeciw heretykom można powiedzieć, że więcej chrześcijan było prześladowanych po jego nawróceniu niż przed. Gdy Imperium Rzymskie zaczęło się chylić ku upadkowi, biskupi Rzymu powstali i przejęli tytuły Konstantyna. Pontifex Maximus, biskup biskupów i Vicarius Christi, czyli zastępca Chrystusa. XVII-wieczny historyk Thomas Hobbes napisał: rozważając pochodzenie tego wielkiego kościelnego imperium, można łatwo zrozumieć, że papiestwo to nic innego jak duch upadłego imperium rzymskiego, siedzący w koronie. No tak, bo w 325 roku to weszło. Nowe aplikacje, nowe logowanie, 325 rok naszej ery, cały Rzym pogański w kościele katolickim. Cały Rzym pogański. Za prawdziwy początek tak zwanych wieków ciemnych. Jezus ostrzegł swoich uczniów mówiąc: nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Oczywiście. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem. Po drugie, jakby idąc dalej, również ten mikrofon bardzo małe prawdopodobne, moim zdaniem, jest to, że kolejne rozwiązanie znajdzie się w konstytucjach przed 2017 roku. No bo chociażby ta zasada, Historyczny zapis wskazuje, że nazwa tego okresu pochodzi od faktu, że Biblia została zakazana. Psalmista pisze: słowo Twoje jest pochodnią nogą moją, światłością ścieżką moją. W XIII wieku Rzym podjął złożony wysiłek, by zgasić to światło i trzymać Biblię daleko od znajomości Pisma Świętego. Konflikt rozpoczął się od działań katolickiego księdza Dominika Guzmana. Można powiedzieć, że Dominik wraz z papieżem Innocentem III byli założycielami najbardziej przerażającej maszyny terroru i zniszczenia w kościele katolickim. Działań inkwizycji nie rozpoczęto z powodu czarownic ani jako krucjaty przeciw muzułmanom, lecz raczej przeciwko biblijnie wierzącym chrześcijanom. W tym konkretnym przypadku chodziło o albigensów, zwanych tak od miasta Albi we Francji. Albigensi często debatowali z księżmi katolickimi, a najbardziej znane były ich debaty z Dominikiem Guzmanem, znanym dzisiaj w kościele katolickim jako święty Dominik. Choć oskarżał on Albigensów o głoszenie herezji, jego słynne świadectwo przeciwko nim pokazuje ważne szczegóły dotyczące ich prawdziwej wiary. Powiedział: heretycy wykorzystują wyznawców nie w pokazywaniu swojej władzy i przepychu czy pięknym szatom, lecz przez górnicze głoszenie, przez apostolską pokorę, przez prostotę, przez pozorowanie, to prawda, przez pozorowanie świętości. Dominik przekonywał, że świętość albigensów była fałszywa,
wideo i powinna zostać zwyciężona rzekomo prawdziwą szkodliwością Oczywiście Dominik próbował przeciwstawiać się Agnieszce, głosząc kazania. Lecz jego wysiłki przynosiły skromny efekt. Agnieszce byli znani ze swojej doskonałej znajomości Biblii i odrzucili nauczanie Dominika jako odstępcze nauczanie Rzymu. W roku 1206 Agnieszce ogłosili, że Kościół Rzymski nie jest oblubienicą Chrystusa, lecz aniołem zamętu, pijanym krwią męczenników. Że Kościół Rzymski nie jest ani dobry, ani święty, ani ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Podczas debaty w Montreal w roku 1207 doszło do ostatniego starcia na argumenty między katolickim duchowieństwem reprezentowanym przez Dominika Guzmana i Albigensami. Historycy opisują jej przebieg jako klęskę Dominika, który nie sprostał przywódcy Albigensów. James McDonald pisze, że Guzman został upokorzony tą porażką. Mówiąc w imieniu Chrystusa, poprzysiął mu zniewolenie i śmierć swoim oponentom. Aby wcielić w życie tę wróżkę, Dominik w końcu założył zakon dominikanów, który stał się głównym instrumentem świętej inkwizycji. Dwa lata później częściowo inspirowany przez liturgię Dominika, papież Innocenty III ogłosił słynną krucjatę przeciw Albigensom. Ta krwawa rzeź była dowodzona przez bliskiego znajomego Dominika, Simona de Montfort, opisywanego przez katolików jako dzielnego rycerza, a przez protestantów jako brutalnego, masowego mordercę, który poświęcił się nie tylko wymordowaniu wszystkich Albigensów, ale również zniszczeniu wszelkich śladów ich nauczania. Czytamy, że krucjata Simona de Montfort doprowadziła do takich zniszczeń, że wyginęli nie tylko ludzie, ale również ich pisma. W roku 1233 papież Grzegorz IX oficjalnie usankcjonował inkwizycję jako oficjalną doktrynę Kościoła i rozpoczął okres około 600 lat krwawych prześladowań w imię chrześcijan. Bezpośrednim efektem krucjaty przeciw Albigensom było wyjęcie spod prawa tłumaczenia, posiadania i czytania Biblii. Historyk David Cloud wyjaśnia, że w świetle Biblii herezje Rzymu były oczywiste. Prześladowania rozpoczęte przez Rzym w stosunku do tych pokojowo nastawionych ludzi miały na celu ich zniszczenie, podobnie jak posiadanych przez Biblii. Poczynając od Albigensów, inkwizycja kontynuowała swą trwałą działalność przez wiele stuleci. Historyk John Dalwyn w roku 1845 oszacował jej śmiertelnie żniwo. Ostrożni i godni zaufania historycy szacują, że ponad 50 milionów ludzi zostało zamordowanych pod zarzutem herezji w rąk papieskich prześladowców. Kościół pierwszy mój był rzeczywiście bardzo dużym znawcą, dobrym znawcą Inirii i bardzo się dobrze na tym znał, no później go zainteresował. W dzisiejszych czasach panuje tradycyjne przekonanie, że rzymski katolicyzm był jedyną formą chrześcijaństwa aż do reformacji. Jednak historia pokazuje, że linie wierzące chrześcijanie zawsze istnieli poza kościołem rzymskim, nienawidzeni przez Rzym z tego powodu. Historia tych grup jest opisana w książce E.H. Broadbenta, Kościół Pielgrzymujący. Zawsze poza kościołem rzymskim. Pokazuje, że wzgórną cechą wszystkich grup była odmowa poddania się rzymskiemu papiestwu i pragnienie życia według Słowa Bożego jako ostatecznego autorytetu. Że chrześcijanie zawsze byli poza kościołem rzymskim. Na jakiej pozycji międzynarodowej jest Polska, czyli czy będziemy na przykład
rok temu były takie elementy architektoniczne, które wskazywały na to, że mamy do czynienia z dobrym wokół euro, czy też będziemy mocno współpracować i aktywować do grupy G20. To są to rynki, które będą decydować o tym, czy inwestor zagraniczny będzie na nas patrzył przychylnie niż do tej pory. To jest jaskółka, ale to jaskółka, która pełnej wiosny w tym obszarze w ogóle może być taka pełna wiosna, na czym się na pewno będą mocno że pierwsi chrześcijanie zawsze byli poza kościołem rzymskim. A cecha trwała w kościele w Jerozolimie. Najpierw Piotr, a po nim Jakub zachowali bardzo silną tożsamość żydowską. Chłopców poddawano obrzezaniu. Przestrzegano zasad koszerności, prawa żydowskiego dotyczącego pokarmów dozwolonych i niedozwolonych. Wydawało się, że chrześcijaństwo pozostanie w łonie judaizmu jako pobożna i skromna sekta. Jednak zwolennicy Jezusa rzucili wyzwanie Rzymianom i kapłanom świątyni. Ani Rzymu nie chcieli, ani żydowstwa. Chrześcijanie byli niebezpieczni. Należało ich poskromić. Pogromcom tak przewodził myślano, Żyd tak i obywatel myślano. Rzymski Saul, Szaweł z Tarsu, póki sam nie nawrócił się na nową wiarę. Został apostołem Pawłem. Natychmiast doszło do konfliktu i schizmy. Paweł miał radykalne poglądy, ponieważ uznał, że przyjście Jezusa to koniec obecnego świata, eschaton. Zaczynała się nowa era i teraz Jezus uosabiał to, co w judaizmie prawdziwe i wartościowe. To był koniec prawa mojżeszowego, więc według Pawła należało wybierać między prawem a Chrystusem. Kościół w Jerozolimie wybrał prawo. Pod przywództwem Jakuba, brata Jezusa, został potępiony. Cierpiał nieustanne prześladowania. Kiedy Jakub zginął śmiercią męczeńską w roku 62, los Kościoła był przesądzony. By wykluczyć chrześcijan ze wspólnoty, do porządku nabożeństwa w synagodze wprowadzono klątwę. Oby Nazareńczyków i heretyków nagle zniszczono i usunięto z księgi życia. Przetrwali. Pod wodzą Pawła, przy wsparciu Piotra, przesłanie chrześcijańskie przekroczyło granice i szybko się szerzyło. Najpierw dotarło do społeczności żydowskiej rozsianej po ówczesnym świecie, liczącej 4 miliony członków. Zawsze była wąska droga, zawsze było ich niewielu. Po kilku latach od śmierci Jezusa nowa religia dotarła do stolicy cesarstwa, do Rzymu, miasta kosmopolitycznego w każdym znaczeniu tego słowa. Jego mieszkańcy nie tylko tolerowali, lecz wręcz łaknęli nowych religii. Starych również. Mieszkało tu i praktykowało judaizm około 50 tysięcy Żydów. Tak jak dziś, wiodło im się wówczas znakomicie. Czy wpłynęli na nową religię chrześcijaństwo? Najwcześniejsze źródła dotyczące Rzymu świadczą o tym, że pierwsi chrześcijanie utrzymywali kontakty z liberalnymi synagogami Żydów greckich. W starożytnym Rzymie było 14 niezależnych finansowo synagog. Wydaje się, że ten sposób organizacji wpłynął na chrześcijan, ponieważ oni również łączyli się w niezależne grupy, spotykające się w domach prywatnych. W Rzymie istniały zatem liczne skupiska chrześcijan izolowane na żydowskich. Taką sytuację zastał tam Paweł, apostoł społeczności nieżydowskiej. Jednak Kościół chrześcijański w Rzymie istniał na pewno przed jego przybyciem. Nie ma bezspornych dowodów obecności Piotra w Rzymie. Brak wiarygodnych informacji o jego działalności i długości pobytu. Są jednak legendy.
Podczas prześladowań chrześcijan przekonano Piotra do opuszczenia miasta. Na Via Appia spotkał Jezusa i zawołał do niego: Domine quo vadis, dokąd idziesz, Panie? Kościół z XI wieku stoi w miejscu, w którym Jezus odpowiedział Piotrowi, że idzie do Rzymu, by go ukrzyżowano po raz wtóry. Piotr zrozumiał wówczas, że musi stawić czoło prześladowcom. Powrócił do Rzymu i został ukrzyżowany głową w dół, na znak czci wobec swojego Zbawiciela. Może to legenda, ale wierni nadal czczą miejsce, w którym na kamieniu pozostał ślad stopy Jezusa. Takie rzeczy to czczą, ale Jezusa w sensie duchowej osoby to nie, tylko takie rzeczy czczą. Bałwochwalstwo, sekciarstwo, kamienie, ziemię całują. Prześladowania, przed którymi uciekał Piotr, na pewno nie są legendą. Rozpoczął je okryty niesławą cesarz Nero. W roku 64 naszej ery pożar strawił większą część Rzymu. Jego mieszkańcy nie wierzyli w wypadek. Tak nienawidzili Nerona, że podejrzewali go o podpalenie miasta. Szukając kozła ofiarnego, cesarz zwrócił się ku chrześcijanom. Czy nie odmówili oddawania czci rzymskim bogom? Ścigano ich więc i torturowano. Z największą zajadłością przywódców Piotr jako Żyd został ukrzyżowany. Paweł, obywatel Rzymu, ścięty. Choć brak niezbitych dowodów obecności Piotra w Rzymie, tradycja głosi, że obaj zostali tu straceni. Pamięć o nich czci się 29 czerwca, w dzień świętych Piotra i Pawła. Według przekazów ta świątynia powstała w miejscu, gdzie pochowano świętego Piotra, a obecny papież jest jego następcą. Czy to uzasadnione twierdzenia? Ty jesteś skałą i na tej skale zbuduje kościół mój. Słowa Chrystusa widnieją nad ołtarzem głównym Bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Ale Jezus mówił o sobie. Spoczywają szczątki mężczyzn, bezpośrednich spadkobierców obietnicy, którą Chrystus złożył księciu apostołów. Oto miejsce ich ziemskiego wiecznego odpoczynku, groty watykańskie. Łączą wieki, łączą kraje Europy Zachodniej. Każdy z nich w swoim czasie kształtował bieg historii. Spoczywają pod posadzką bazyliki. Zejdźmy jeszcze niżej, a dotrzemy do początku dziejów papiestwa. Miejsce, w którym się zaczynają, jest również pogańskie. Mówi się skrótem pałac, ale tu chodzi o cały kompleks pałacowy. To znaczy jest przy budowie potrzebne funkcje niespełnione, różne funkcje czasem się funkcje pokrywają. Więc musi być jedna budowla, czy jedno pomieszczenie, które zostaje zarobione i takie coś właśnie znajduje. Musi być coś, co się nazywa... Podczas II wojny światowej w dramatycznych okolicznościach odkryto tu zapomniany przez stulecia cmentarz rzymski. Są tu groby arystokratów i świątynie rodzinne, zdobione wizerunkami Mieć dużo kasy, pieniędzy, być arystokratą, tytuły, docent, doktor habilitowany. Skąd my to znamy? Wszystko przejęte z Rzymu. Kościół rzymsko-łaciński.
Kaczyński, przecież nawet sama nazwa wskazuje to. To głupie dziecko się zorientuje. Za tym murem miał się znajdować grób w świętym oltarzu. Wprost pod ołtarzem głównej bazyliki odkryto małą świątynię z kolumnami. Źródła pisane z II wieku wnoszą, że w tym miejscu jego grób pokazano pierwszy. Teraz odkryto dowody. Na murach obok świątyni znajdowały się kamienne tablice. Na jednej z nich było wiele inskrypcji. Naukowcy mozolnie je odczytali. Z pewnością są chrześcijańskie. M, może pierwsza litera słowa Maria, symbol Hiro na oznaczenie Chrystusa. Niektóre napisy są bardzo skomplikowane. To niemal szyfr. Linie Hiro łączą się z alfą i omegą. Jest również grecka inskrypcja głosząca, że tu spoczywa święty Piotr. W fundamentach świątyni znaleziono ludzkie kości. Nie uzyskaliśmy zgody na ich sfinowanie, ale w roku 1965 papież Paweł VI ogłosił, że to szczątki świętego Piotra. Nie ma takiej pewności, ale to możliwe. Gdzie miałby się znajdować, jeśli nie tutaj? Jest spora liczba Polaków, którzy zgromadzili znaczną ilość pieniądza i którzy też w tej chwili, no właśnie tam na tym bezpieczeństwie kupują te mieszkania. Myślę, że będziemy jeszcze przechować przez jakiś czas oczywiście ten duży popyt na mieszkania, natomiast jak widziałem, to czarny nikt nie konkuruje z szczytem. Gdyby inne miasto się tym szczyciło, na pewno byśmy o tym wiedzieli. Zapowiadanym programem Mieszkanie Plus, bo jeżeli on zostanie uruchomiony, no to wiadomo, że popyt na mieszkania u deweloperów. Chrześcijanie w to wierzą. W dzień Piotrowego Święta jego posąg zdobią bogate szaty. Stopa niemal zniknęła, wytarta dłoń wiernych. Kto nastał po Piotrze? Jedno z najświętszych i najpiękniejszych miejsc Rzymu, Bazylika Świętego Klemensa z XII wieku. Tu kryje się historia pierwszych rzymskich chrześcijan. Te łuki to nie fundamenty, lecz fragmenty dachu starszej świątyni. Ziemia pokryje tu wiele tajemnic. Dominikanin i archeolog Paul Lower z poświęceniem je odkrywa. Cieszmy się, że mamy wszystkie bez pał, tak naprawdę jak na tę grupę, natomiast faktycznie o wiele ważniejsza kwestia, że na to miejscu została zwrócona uwaga, jest wstrzymanie inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie jeżeli chodzi o samorządy. I to jest kwestia, która tak naprawdę powinniśmy się bardzo... Ten szkielet pochodzi z X wieku. Według ojca Lollera jest młody. Schodząc głębiej, dotrzemy do ruin pogańskiej świątyni z I wieku. Ślady węgla zachowane z pożaru za czasów Nerona. Misterny labirynt. Wielu badaczy twierdzi, że obok zabytków pogańskich są tu pomieszczenia typowe dla miejsc spotkań pierwszych chrześcijan. Myślę, że początkowo było tak chyba dostosowane się do nowego, że tak powiem, sposobu oglądania tych spraw, no ale teraz to... To miejsce szczególne, bo związane ze świętym Klemensem, uznawanym za trzeciego papieża po III. Na rozkrył wokół niego legendy, ale jest postacią historyczną i symbolem kościoła, w którym zaczyna się rozwijać liturgia. Tu czas pozbawił głowy wizerunek Klemensa. U jego stóp imiona Piotra i papieża Linusa, następcy Piotra. Nic jednak o nim nie wiemy. Klemensa natomiast rozsławił przypisywany mu list. W tym liście poucza wiernych z Koryntu, że nie mogą wybierać spośród siebie przywódców według własnej woli. Muszą zaakceptować tych, którzy są następcami posłów, by zapewnić ciągłość tradycji.
Ciągłość i tradycje, także wiedzcie Państwo. Ciągłość i tradycje. Pan minister chce szybkiego zwołania posiedzenia Sejmu do komisji, aby przygotowano przez posłów PO projekt uchwały dotyczącej poszanowania w Sejmie tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Mógł być rozpatrzony jeszcze w tym tygodniu. W projekcie uchwały Platforma podkreśla, że obecnie obowiązujące przepisy, mimo różnic światopoglądowych, są akceptowane przez większość Polaków i pozwoliły na bliską śmierć wieku zażegnać wojny ideologiczne w Polsce. Jutro w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie dwóch obywatelskich projektów zmieniających prawo dotyczące aborcji, z których jeden przewiduje całkowity zakaz, a drugi umożliwia przerwanie ciąży do 12 tygodnia, przewiduje też dostęp do antykoncepcji i edukacji seksualnej. Kontrole w spółkach Skarbu Państwa to nie jest akcja doraźna, to akcja systemowa, przekonuje minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Jak wyjaśnił, kontrolę będzie obejmowała ostatni rok rządów Platformy i to, co wydarzy się po zmianie zarządów spółek. A spółki, w których ruszyła procedura kontrolna, to PKN Orlen, Lotos, Azoty, KGHM i Polska Grupa Zbrojeniowa. Ze strony internetowej tej ostatniej zniknęły właśnie nazwiska Bartłomieja Misiewicza i Radosława Lutarewkowa i Zawolewskiego. Nigdy się związać z Platformą. Wysuwuje się z Polski organizacji Kosztolnej i wstępne odkazy od Ruchowania Stolica Włoch po raz drugi w ostatnich 4 latach wycofała się z rywalizacji. Poprzednio starania o igrzyska w 2020 roku zaplanowano wówczas rzekomo klimatycznie, argumentując decyzję trudną sytuacją ekonomiczną kraju. Najbliższa formalnie zrezygnuje w gronie kandydatów do organizacji igrzysk. Za 8 lat pozostaną Budapeszt, Los Angeles oraz Paryż. Decyzja zapadnie za rok, a kolejne informacje za niespełna ponad 20 minut o 11. Ulecie słysz na mocy aktu supremacji. Klub stał się głową kościoła anglikańskiej środki. Henryk sprawował władzę, której nie miał dotąd żaden król w świecie chrześcijańskim. Żaden z jego powładnych nie miał prawa jej kontrolować. Odmowa złożenia przysięgi podtrzymującej królewską supremację traktowana była jako zdrada. Jeśli ktoś zostanie oskarżony o niegodzenie się z wolą króla, jego wysokość posądzi go stosownie do ujmy, którą spowodował. Król nie miał litości. Nawet dla dawnego przyjaciela Thomasa More. Ta ustawa jest jak miecz dwusieczny. Jeśli człowiek postąpi w jeden sposób, zada kłam duszę, a jeśli drugi, ciało. Mor odrzucił zwierzchnictwo króla. Zachował duszę, ale zapłacił za to życiem. Choć król z natury jest łaskawym człowiekiem, Anna zdecydowała go nie do pozwolenia. Henry, z miłości do Anny Henryk tracił dawnych przyjaciół. Początkowo sądził, że dość łatwo zdobędzie to, na czym zależało. Lecz upór Katarzyny, niechęć Rzymu, posunęły sprawy do punktu, w którym padły pytania o państwo i kościół. Tylko nieliczni z otoczenia Henryka byli gotowi za nią pójść. Tak jak w przypadku Thomasa More'a, o decyzji rozstania się z królem przesądzało sumienie. Jednak Henryk odbierał to jako zdradę. Ta równie zbulwersowana Anna tylko rozpalała w nim niechęć do bliskich i zamieniła go niczym rozżarzony metal w kogoś twardszego, zimniejszego i bardziej brutalnego. Król w końcu poślubił Annę Boleyn, w której zakochał się 6 długich lat wcześniej. Henryk, będący w związku z niespełnionym kazirodztwem, tak jak jego poprzednie małżeństwo, wierzył, że szybko doczeka się syn. Kiedy Szapuś stwierdził, że nie ma pewności, czy król będzie miał kiedykolwiek syna, ten wpadł w furię. Henry reacted with passion. Am I not understanding?
1953. Koronacja godna króla, lecz na tronie zasiądzie królowa. Tłum szaleje z zachwytu. Fakt, że jest kobietą, nie budzi żadnych kontrowersji. Kobietą, która będzie rządzić krajem przez ponad 60 lat. Nie wszystkie królowe spotykały się z takim uwielbieniem. Historia Anglii nieraz pokazała, jak wielką niechęć budziły kobiety po władzy. 800 lat wcześniej w katedrze Westminster miała odbyć się koronacja innej następczyni. Zamiast wiratować wściekły tłumot, przepędził ją ze stolicy.